A z nami w studiu pani doktor Wiktoria Zwinczewska, okulista. Witamy serdecznie, pani doktor. Dzień dobry. Witam, pani doktor. Proszę o krótko o tym mechanizmie. Jak widzą nasze oczy? Jak widzimy? Ludzie myślą, że widzi oko, natomiast oko przekazuje widzenie i widzi mózg tak naprawdę. Inny obraz mamy z prawego oka i inny z lewego oka. Jeżeli te obrazy nakładane są na siebie, mamy jeden obraz i nie mamy podwójnego widzenia. I teraz w zależności od tego, jaki jest przekaźnik, czyli jak jest zbudowane oko, widzimy lub lepiej, lub gorzej. Tu mamy piękne pomidory. Średni pomidor to jest pomidor miarowy. To jest jak nasze oko prawidłowe, które tu mamy na obrazku. To oko widzi doskonale. A teraz mamy takiego dużego pomidora. To jest oko krótkowzroczne. Ponieważ promienia, które wpadają do oka, skupiają się w miejscu, które jest bliżej niż siatkówka, na siatkówce mamy plamy. Wtedy zalecamy szkła minusowe dla krótkowidzów. Tu mamy oko... Daleko. Daleko. Tak, daleko. Tu mamy oko nadwzroczne. Tu mamy oko nadwzroczne. Oko duże, krótkowzroczne, oko małe, nadwzroczne. Oko podłużne, piękne, astygmatyczne, gdzie musimy w różnych płaszczyznach regulować astygmatyzm, różnicy pomiędzy widzeniem w poziomie i w pionie. Czy te wady, pani doktor, potrafimy korygować? Jak je korygować? Oczywiście, że potrafimy korygować i najlepszą korekcją są lub okulary korekcyjne dobrane u lekarza okulisty, na foropterze z rzutnikiem. To jest pełne badania, które trochę trwa, natomiast później przez wiele dni i wiele lat mamy dobre widzenie w okularach, są soczewki kontaktowe, również progresywne, więc dla osób, którzy nie mogą codziennie nosić okulary, są zalecane soczewki kontaktowe.